Jestem tutaj już na Facebooku. Super. Dzisiaj troszeczkę inaczej ustawiłam, słuchajcie, żeby też zwracać uwagę trochę na Instagram. Okej, jedziemy. Jedziemy. Słuchajcie, witam Was na kolejnej kawce. Na kolejnej kawce środowej. Poczekam chwilę, aż się dołączycie. Dzisiaj mam bardzo dużo ważnych informacji, żeby Wam przekazać. Czekajcie, bo coś tu mi się na tym Instagramie. Nie wiem, o co chodzi, słuchajcie, dobra, zostawiam to. Ktoś tu już jest? Super, dajcie znać, czy jest wszystko w porządku. Ja jeszcze z muzyczką, zaraz muzykę ściszam. Chwilę się zastanawiam, bo tutaj leci też na Instagramie i mam nadzieję, że on leci w ogóle, bo coś tu mi pisze, ale nie za bardzo widzę. Dobra, dziewczyny. Najważniejszy jest Facebook, że Wy jesteście. Dajcie znać, czy jest wszystko w porządku, kto już tu jest. Cześć Ewa, witaj, witaj serdecznie. Wszystko w porządku u Ciebie, tak? Widać, słychać, jest ok. Czekajcie, ściszam. Dziewczyny, dziś bardzo fajne tematy będą. Kilka, po pierwsze, ogłoszeń takich ważnych, które chcę Wam przekazać. No i dziś bardzo ważny temat, bardzo ważny temat. Czekajcie, ja tutaj spróbuję przesunąć w ogóle. O tak, nie przesuwam to, co powinnam. Czekajcie moment. Nie to, co trzeba. Dobra. I słuchajcie, więc tak, dziś jest trzecia kawa w nowym roku, 2021. 88 dziewczyny w... 88 z kolei widzimy się od 10 kwietnia 2019 roku, czyli zaraz wkrótce będą 2 lata, kiedy się widzimy. Super, fajnie. Bardzo się cieszę, Ewa, że jest wszystko ok. Słuchajcie, dziś mam kilka wiadomości. Mam kilka wiadomości, zanim przejdę do tematu. Cześć, Bożenko. Ponieważ... Czekajcie, bo mnie to chyba rozprasza, ja to chyba wyłączę, bo ja coś źle włączyłam na tym. Słuchajcie, wyłączam to, trudno, będę musiała to... Okej, wyłączam, bo chyba coś tu źle zrobiłam, dlatego nie idzie mi coś tak, jak powinno iść. Dobra, nie ma znaczenia, najważniejsze jest, jesteście tutaj Wy na Facebooku. Instagram ogarnę później. Słuchajcie, więc w poniedziałek było fantastyczne spotkanie z Basią Krzyżewską. Mam nadzieję, żeście oglądały z cyklu Polki są fajne. Kolejne fajne spotkanie, wywiad bym powiedziała. No, bardziej to traktuję jako spotkania, nie wywiady, ponieważ Basia opowiada właśnie między innymi na temat samoakceptacji, akceptacji samego siebie, czyli to, co dzisiaj też bym chciała powiedzieć. Ona w fantastyczny sposób o tym opowiadała. Także super, możecie wejść, czekajcie, ja tylko jeszcze wezmę ten telefon, mam nadzieję, ale żem sobie przycięła. I właśnie ona opowiada na temat tej samoakceptacji, także wejdźcie w ten live poniedziałkowy, bo naprawdę jest super. No i właśnie, no i emocje jeszcze nie opadły. Bardzo dużo było wyświetleń, chyba jest nawet dzisiaj ponad 700. To już w poniedziałek, 1 lutego, widzimy się z kolejną fajną dziewczyną, fajną Polką. I będzie to, słuchajcie, Aneta Frąckowiak. Aneta jest założycielką grupy biegowej Mamy Biegamy, czyli skierowane też i do mam. Właścicielka kobiecej marki Lotto Sport założyła również grupę swoją, gdzie właśnie motywuje kobiety, te kobiety też się motywują nawzajem do działania, do zmian i tak dalej. Także myślę, że to będzie kolejna cudowna, fajna dziewczyna, która przekaże Wam mnóstwo motywacji, energii i fajnych rzeczy. Cześć Otylia, witam serdecznie. Czekajcie, coś chyba przekręciłam. Dobra. I czekajcie, to jest jedna rzecz. Potem będzie. A, chciałabym zrobić w ten sposób, że od poniedziałku wszystkie live będą na Polki są fajne, na drugim fanpage'u, nie na kobiecych trendach. Ponieważ kobiece trendy. Powiedzmy, że zaczęłam tylko dlatego, że tam było bardzo dużo osób,
ale chciałabym, żeby fanpage Polki fajnie rozwinął się w swoim kierunku, innym troszeczkę. Kobiece Trendy ma troszeczkę inną, powiedziałabym, ścieżkę rozwoju. Także już od pierwszego tam nie ma dużo, bo tam jest o ponad 400 kobiet, ale z czasem mam nadzieję, że będzie więcej, więc będę z Was zapraszał, będę Was prosić oczywiście o udostępnienia, żebyście udostępniały dalej. I mam nadzieję, że się ten fajny fanpage równie szybko rozrośnie. Słuchajcie, następna rzecz, o której chciałam powiedzieć, to, że dziś o 20 jestem zaproszona na wywiad u Marzeny Żuławik na fanpage, słuchajcie, popraw koronę, idź po swoje. Także cieszę się również, troszkę się stresuję, bo wolę chyba raczej przepytywać, niż być przepytywaną. Ale cóż, bardzo się cieszę. Już raz żeśmy się umawiały, ale nie doszło do spotkania z różnych tam jakichś tam przyczyn. Ale mam nadzieję, że dzisiaj będzie wszystko w porządku. Także dziewczyny, zapraszam. Ja przypuszczam, że też udostępnię to, gdzie się tylko da, żeby nas na tym live'ie było dużo. No to tyle, dziewczyny, jeśli chodzi o takie ogłoszenia, bym powiedziała, parafialne. Pozdrawiam Bożenka, witaj serdecznie. Dziewczyny, dziś chciałabym jeszcze porozmawiać o jednej rzeczy. Otóż chciałabym porozmawiać na temat samoakceptacji. Akceptacji. Na ten temat już właściwie wielokrotnie mówiłam i rozmawiałam. Chciałabym się spytać, co Wy na ten temat sądzicie. Już na ten temat właściwie nagrałam bardzo króciutkie podcasty, 6-minutówki. I one są na YouTubie. Nie wiem, czy jeden na pewno jest, ale nie wiem, czy drugi jest na Facebooku, już nie pamiętam. Ale one wszystkie są na YouTubie Kobiece Trendy, także jeśli możesz, to też wejść i zasubskrybuj mój kanał na YouTubie Kobiece Trendy i tam właściwie są 8 czy 9 podcastów już na różne tematy. A dlaczego tak to wszystko się dzieje? Bo te osoby, które gdzieś są ze mną dłużej, pamiętają, że no, w 2019 zaczęłam pisać swoją książkę Cały ten chaos i praktycznie jednocześnie, powiedzmy, że zaczęłam tworzyć swój program Polki są fajne. No i kiedy w tym programie, czekajcie, się jakoś tak, i jednocześnie w tym programie Polki są fajne, ale to czekajcie, bo wyszłam całkowicie z rytmu. Zaczęłam robić program Dbam o siebie, bo chcę w 2019. Wow, przeszłam gdzieś w ogóle. Jestem dzisiaj, kurczę, trochę rozkojarzona, dziewczyny. Sorry, przepraszam Was. Książkę Cały ten chaos i zaczęłam pisać również program Dbam o siebie, bo chcę. I on rzeczywiście gdzieś tam poszedł w odstawkę, ponieważ no, nie chciałam dwóch rzeczy robić naraz, bo to byłoby takie, wiecie, rozgrzebane wszystko i nieukończone, więc skupiłam się na książce, zrobiłam książkę, wydałam i tak dalej. I zaczęłam rzeczywiście pisać dalej ten program. Właściwie to cały czas propaguję ten program na temat dbania się o aktywność, o zdrowe odżywianie, o badania, o przede wszystkim o rozwój osoby ze spokojem głowy i tak dalej. Muszę Wam powiedzieć, że no w zeszłym roku było to wyzwanie bezpłatne na grupie Żyj Trendy. W tym roku planuję takie wyzwanie. Ono miało być już od stycznia, ale niestety z moich też przyczyn zdrowotnych je przesunęłam. Myślę, że będzie w najbliższym czasie. Ale co chcę Wam powiedzieć? Wróciłam do tematu i zaczęłam właśnie pisać e-booka. Pytałam właściwie na grupie, czy to ma być bardziej kurs, czy to e-book. Zobaczymy, co z tego będzie. Na razie są treści e-bookowe, właściwie do które e-book, który będzie na zasadzie książki, czyli książki, powiedziałabym, rozwojowej w formie takiego. To nie będzie taka książka jak Cały ten chaos, tylko książka bardziej rozwojowa, bardziej podręcznikowa, bym powiedziała, gdzie będą wszystkie moje doświadczenia z ostatnich 2 lat, które i ja przekazywałam Wam, ale też będą tam ćwiczenia, więc tam na dzień dzisiejszy jest już 11
11 rozdziałów, modułów, powiedziałabym, rozdziałów, modułów. I między innymi skupiłam się właśnie na samoakceptacji, przekonaniach, pewności siebie, w ogóle generalnie o rozwoju osobistym. I każdy moduł, każdy rozdział, przepraszam, ma później ćwiczenia, które właśnie pozwolą nam pracować nad sobą. I mam nadzieję, że to się Wam bardzo spodoba. Bardzo fajne jest, także nie wiem, co Wy na ten temat sądzicie. Dajcie znać, czy w ogóle coś takiego Wam opowiada, bo to nie jest tak, że ja też piszę tylko i wyłącznie dla siebie, ale muszę Wam powiedzieć, że to bardzo, jeszcze bardziej motywuje do tego, że cześć Klaudia, to jeszcze bardziej motywuje do tego, że jeszcze bardziej się człowiek uczy tego wszystkiego, jeszcze bardziej się skupia na tym, bo mimo wszystko, kiedy właśnie piszę te rzeczy i tworzę również do tego ćwiczenia, w jaki sposób, żeby pomóc pewne rzeczy przeanalizować, przerobić, to samoistnie się po prostu tego uczę. Dobra, więc jeśli chodzi o tego e-booka, co Wy na ten temat sądzicie, czy Wam się ten pomysł podoba? Ja będę, myślę, że w najbliższym czasie będę Wam o tych rzeczach mówić, pokazywać i chciałabym, żeby w najbliższych tych kawkach, cześć Małgosiu, chciałabym, żeby w najbliższych kawkach było na ten temat coraz więcej. I dzisiaj chciałam właśnie powiedzieć na temat tej akceptacji. Na temat tej akceptacji, dziewczyny, to już żeśmy mówiły bardzo długo, bardzo dużo i bardzo fajnie na ten temat właśnie mówiła Basia Krzyżewska w poniedziałek. Niesamowicie fantastyczna dziewczyna. Zresztą, ja myślę, że te wszystkie kobiety, które ja miałam, to każda z nich mówiła właśnie o samoakceptacji, o akceptacji samego siebie w sposób rewelacyjny. I myślę, że każda z Was, każda z tych kobiet dała Wam poczucie takiej niesamowitej energii, bo przynajmniej ja po tym spotkaniu poniedziałkowym naprawdę wyszłam naładowana niesamowicie pozytywnie, tym bardziej, że jeszcze z Basią rozmawiałyśmy ponad godzinę po tym spotkaniu w poniedziałek. I słuchajcie, wracając do tematu, do tej akceptacji, dlaczego tak cały czas będę na ten temat mówić i też właśnie bardzo dużo miejsca poświęcam temu w tym e-booku, który piszę? Ponieważ w dalszym ciągu jest z tym problem. Jest z tym problem, bardzo dużo osób do mnie pisze, że rzeczywiście ciężko te rzeczy zrobić. To jest niby proste, niby każdy o tym wie, niby o tym dużo się mówi. Całe szczęście, że o tym się mówi. Cześć Arleta, witaj. A mimo wszystko jednak są problemy z tym, żeby zaakceptować. Coś jednak w nas drzemie takiego, słuchajcie, nie wiem, może z przeszłości, może otoczenie, które gdzieś nas w którym żyjemy, powoduje, że mimo wszystko mamy z tym problem. I ja na ten temat będę mówić. Zresztą myślę, że w następnych spotkaniach z kobietami, poniedziałkowymi tymi spotkaniami Polki są fajne, będę tematy cały czas poruszać, będę się pytać, jak one to zrobiły. Po to tylko, żeby raz, po pierwsze ja też zdobędę jakieś doświadczenie, a przypuszczam, że Wam to też dużo da. Właśnie, Ewa pisze, że mi dało dużo do myślenia, do akceptacji samej siebie. I słuchajcie, co na ten temat chciałam dziś powiedzieć, ponieważ, czekajcie, znalazłam jedną rzecz, żeby Wam nie powtarzać, bo są na ten temat dwa podcasty, nie ma sensu, żebym ja te rzeczy Wam drukując powtarzała. Natomiast przeczytałam jedną rzecz pisarki Kathleen Norris, która napisała i ona, ten cytat, który Wam przeczytam, bardzo mnie zastanowił. To, o czym też Basia mówiła w poniedziałek. Życie jest łatwiejsze. Słuchajcie, czytam. Życie jest łatwiejsze, niż się wydaje. Wystarczy godzić się z tym, co jest nie do przyjęcia, obywać się bez tego, co niezbędne i znosić rzeczy nie do zniesienia. Ja nie wiem, jak Wy się do tego odnosicie. To jest trudne, słuchajcie, to, co
Ona napisała, czekajcie, Małgosia pisze, ciągle pracuję nad samoakceptacją. Ja dowiedziałam się ostatnio, że jestem niedowartościowana, stąd moja obecność na Facebooku. Na pewno książka jest potrzebna i fajnym pomysłem. Małgosiu, no widzisz, nie wiem, na jakiej podstawie ty się dowiedziałaś, że jestem niedowartościowana. Dobrze, czy ja dobrze przeczytałam? Bo ty dajesz taki przykład kobietom, że ty chyba jesteś jedną z niewielu kobiet, które powinny właśnie nie mieć tego problemu, a jak najbardziej głosić o to, te rzeczy, co ty robisz. I dla mnie to jest naprawdę, jesteś niesamowitym przykładem wytrwałości, dbania o siebie i właśnie z akceptacji tego wszystkiego, co ty robisz. Także myślę, że nie wiem, skąd taki pomysł u ciebie jest, ale to dobrze, że o tym piszesz, ponieważ bardzo często jest tak, że kobiety myślą, że albo nie potrafią tego już robić, że nie potrafią się zaakceptować, albo jest druga taka sytuacja, że uważają, że już właściwie nie muszą nic robić ze sobą, bo właściwie jest wszystko okej, okay, to co pasuje, jak jest, niech leci i właściwie po co one mają zmieniać. No i wracając, słuchajcie, wrócę na momencie do tego cytatu tej pisarki Norris. Życie jest łatwiejsze. Ja jeszcze raz powtórzę, dziewczyny, życie jest łatwiejsze niż się wydaje. Wystarczy godzić się z tym, co jest nie do przyjęcia, obywać się bez tego, co jest niezbędne i znosić rzeczy nie do zniesienia. To jest to, co ja zawsze powtarzam. Mnie i na przykład też i o Małgosie, jest tu wiele też Amazonek. Spotkało nas bardzo wiele, powiedzmy, nieszczęścia w życiu, ale nie mówmy tu o chorobie, bo przecież właściwie nie będziemy kwalifikować szczęście, nieszczęście, czy ktoś ma więcej tego nieszczęścia, czy mniej, bo był chory na taką czy inną chorobę. To nie o to chodzi. Nie będziemy tego klasyfikować, kto ma gorzej, tylko to, co ja mówiłam też na poniedziałkowym spotkaniu, że nawet w tej najgorszej sytuacji, nawet w tej najgorszej sytuacji, w której my jesteśmy, zawsze, ale to zawsze, dziewczyny, znajdzie się coś, co jest dobre. I nawet jeśli w danym momencie myślicie, że jest wszystko do niczego, wszystko się zawaliło, wszystko jest po prostu no, totalnym dnem, już sytuacja jest sytuacja jest bez wyjścia, to nie jest prawda, bo są rzeczy naprawdę pozytywne. Ja Wam powiem być może absurdalny, kompletnie absurdalny przykład. Wrócę do tej mojej choroby, kiedy właśnie zachorowałam na raka piersi. No nie będę Wam opowiadać etapów, co się działo i tak dalej, co było i jak to się wszystko działo. Ale w którymś momencie doszłam do wniosku, zaakceptowałam tą chorobę, bo ona już była, musiałam z nią walczyć i walczyłam i wygrałam, ale w którymś momencie przyszedł mi, może nie taka myśl, ale przyszło mi też nieprzekonanie. Przyszło mi coś takiego, że pomyślałam sobie, kurczę, okej, zachorowałam, zaakceptowałam tą chorobę, muszę z nią walczyć, ale całe szczęście, że ja moje takie dziewczyny myślenie, nie wiem, czy się wy ze mną zgodzicie, całe szczęście, że zachorowałam na raka piersi, a nie na coś gorszego. Na raka piersi, co jeszcze nie jest tym z tych najgorszych, czy nie jest z tych, co jest. Co powiedzmy ma największą, może nie wiem czy największą, ale z jedną z większych rzeczy, gdzie mogę wyzdrowieć. Także nie wiem, czy to jest dobry przykład, dziewczyny, ale ja miałam tego świadomość, że z tego wszystkiego złego, co mnie akurat w danym momencie dopadło, to nie dopadło mi jeszcze te najgorsze. O to, tak, żeby to najprościej to ująć. Nie wiem, czy zgadzacie się ze mną i co wy na ten temat sądzicie? Cześć, Joasiu! Małgosiu,
bardzo mi przykro, że ktoś ocenił Twoje działania. Absolutnie się z tą osobą nie zgadzam i wierzę, że właśnie są takie osoby, które podcinają skrzydła. Podcinają skrzydła i kurczę, upadasz i myślisz, że wszystko jest do niczego, że wszystkie rzeczy, które robisz, to właściwie jest do niczego. Ja pamiętam chyba post, który dałaś, który pisałaś na ten temat, że ktoś ci te rzeczy napisał, że wykorzystujesz chyba chorobę do reklamowania siebie. Nie martw się, bo ja dokładnie te same rzeczy słyszałam, a absolutnie nie powinnaś brać tych rzeczy do siebie. Wręcz odwrotnie, powinnaś pisać, że osoba taka jak ty, osoba, która przeszła raka, osoba, która jest Amazonką, potrafi te rzeczy robić tak, jak robisz ty. To jest absolutny fenomen. Dla mnie jesteś naprawdę niesamowitym przykładem i przypuszczam, że to, co dostałaś wtedy w postach, bo ja czytałam to, to, co dostałaś w postach, to nie jest tylko moje odczucie, ale myślę, że kilkadziesiąt kobiet ci napisało podobnie jak ja, także absolutnie nie bierz tego pod uwagę. A druga rzecz jest taka, którą chcę zwrócić uwagę, że bardzo często jest tak, że widzicie, dajemy coś fajnego, robimy coś fajnego dla kobiet i 100 kobiet ci powie: wow, jesteś super, fajna, robisz fajne rzeczy, jesteś naprawdę, dzielisz się swoim doświadczeniem z kobietami, jesteś rewelacyjna, w ogóle odżywiasz się zdrowo, dajesz przykład i tak dalej, a jedna z nich, jedna z jakichś tam kobiet znajdzie się i ci powie jakieś głupie słowo, ona pisze ci coś głupiego, i te 100 osób przestaje, jakby opinie tych 100 osób przestają być nieznaczące, mniej ważne. Jakby ta opinia, słuchajcie, miała większą wagę. Absolutnie nie, bo gdyby wzięła wagę szalki te 100 osób, to by poszły tak, a ta jedna tej opinii, ona po prostu poszłaby do góry. Ona kompletnie nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Także myślę, że Małgosiu, tutaj nie bierz to do siebie, ja jestem absolutnie za tobą, ja ci zresztą to napisałam, że bardzo, bardzo cię podziwiam za to, co robisz. Ewa pisze tak, ja też ciągle pracuję nad tym, czasami mam takie uczucie, że nie jestem dowartościowana. Dziewczyny, ale to nie jest tak, że ty się, Ewa, tak czujesz, czy mogło się czuć. Każda z nas ma jakieś takie momenty zwątpienia. Każda, to jest normalne. Według mnie to jest normalnym ludzkim, jesteśmy cały czas, słuchajcie, na haju, wow, super, cieszę się bardzo, rewelacja. To samo pytałam, słuchajcie, Basi, zadałam jej to pytanie, bo ona codziennie rano robi live z uśmiechem, takim rogalem na buzi, uśmiechnięta, szczęśliwa, ma dwoje malutkich dzieci. Ja jej powiedziałam: Basiu, jak to jest możliwe, kurczę, ty codziennie rano nadajesz live, jesteś szczęśliwa, uśmiechnięta, masz 1,5-roczne dziecko, nie wierzysz, że on ci przesypia całą noc, że ty, kurczę, wow, taka jesteś zawsze super szczęśliwa. I ona mi odpowiedziała tak, po pierwsze, to jest normalne życie, muszę to zaakceptować. Czyli tak jak ja zaakceptowałam tą chorobę, po prostu wyciągnęłam z tego, co jest najlepsze, muszę to zaakceptować. Nie, ona jedna ma dwoje małych dzieci, bierze się za siebie i dzień po dniu zalicza ten dzień z uśmiechem, bo nie ma wyjścia, bo nic jej to nie da, że ona będzie narzekać, że będzie narzekać, że będzie sfrustrowana, że będzie, nie wiem, zdenerwowana, to nic jej nie da. Właśnie ten uśmiech i wyciąganie z tych czasem nieprzyjemnych rzeczy, te rzeczy, które się zdarzyły przyjemne, czy te fajne, które dały jej jakąś tam radość, więc myślę, że tutaj dziewczyny, nie bądźmy takie bardzo krytyczne do siebie. Małgosia pisze, że ja mówię sobie, że na szczęście zachorowałam ja, a nie mój bliscy, nie dałabym rady. Jejciu, Małgoś, to ja bym po prostu o siebie słyszała, ja zawsze to mówię, że moi bliscy, mój mąż, moje dzieci, bo to były osoby, które były najbliżej mnie, to były najbardziej twarde osoby chyba na świecie, bo ja nie dałabym chyba rady. Tak wydaje, mnie się wydaje. Choć człowiek, jak sama wiesz, ma takie pokłady energii i siły w sobie, że tą siłę wydobywa nawet nie wiadomo skąd, także przypuszczam, że
My w tej chwili tak mówimy, ale gdyby trzeba było walczyć o naszych bliskich, też byśmy znalazły tą siłę. Tak przynajmniej mi się wydaje. Cześć Ewa. Małgosiu, ja wiesz, że jestem zawsze za tobą. Super. Bardzo, bardzo cię podziwiam za to, co robisz i rób tak, jak robisz. Rób tak, jak robisz. Ja mam nadzieję, że jak najszybciej wydasz swojego e-booka, do którego właśnie piszesz. Witam Pani Elu, zawsze słucham, wnioskuję, myślę, że to co Wy, Amazonki przyszłości, jest naprawdę godne naśladowania, albo nie wiem, jak ja bym umiała po takich przejściach. I Was podziwiam. Irenko, po pierwsze, nie Pani, bardzo by było, jakbyśmy mówiły sobie na te, bo przyjemniej. A dwa, myślę, że każda, tak jak to, co powiedziałam przed chwilą, każda z nas ma pokłady tej siły i w sobie. I w sytuacji takiej kryzysowej są zwątpienia, niewątpliwie. Nie mówię, że każda powie, że ta, która przeszła to, że nie miała chwil zwątpienia, bo ja też takie miałam. Też takie miałam. Nawet możecie, dziewczyny, te, które nie mają, możecie sobie pobrać mojego e-booka fragment mojej książki, Cały ten chaos. Tam jest właśnie drugi rozdział, Wyrok śmierci. I tam zobaczycie, że ja prawie, że upadłam na twarz. Byłam tak po prostu sponiewierana przez tą chorobę psychicznie. Ale można się podnieść. Można się podnieść. Witaj, Danusiu. Dzień dobry. Witam cię serdecznie. Ja oczywiście mam kawę, ale zapomniałam tej kawy, dziewczyny. Dobra, już nie będę mówić na więcej na ten temat. Miałam tutaj, kurczę, 10 kartek, ale nie chciałabym, żeby ta kawka trwała w nieskończoność. Słuchajcie, jedną rzecz, która wczoraj przygotowałam. Czekajcie, a może powiem trzy rzeczy właśnie, bo to szkoda, bo to są tak wartościowe rzeczy. Powiem tylko, przygotowałam kilka takich rzeczy, które też będą w tym e-booku, które piszę, będą zawarte. Tylko wiecie, bardzo, bardzo rozszerzone. Pierwsze z nich to zaprzyjaźnić się ze sobą, to co żeśmy mówiły, zweryfikować znajomości. Czasem trzeba zweryfikować osoby, które gdzieś tam ciągle dołują. Niestety, trzeba to zrobić. To jest przykre, ale lepiej się odciąć niż się cały czas dołować. Tolerować swoje słabości, dziewczyny, bo przestańmy też uzależniać własne poczucie wartości od wyników. Każdy się zdarza, że straci pracę, że coś zrobi źle, że pójdzie coś jej nie tak. To nie znaczy, że jesteśmy mniej wartościowe. To wcale o tym nie znaczy. Nauczmy się przyjmować komplementy. Także, tak jak ja Małgosiu powiedziałam, tak, Małgosiu, ty dostałaś kilka, nie wiem, nie śledziłam już potem, ale na pewno kilkadziesiąt komplementów, że jesteś fantastyczną osobą. Bo działasz nie tylko na tej grupie, ale na innej grupie, znasz się w ogóle i na fotografii, i na no, różne rzeczy robisz. Także przyjmuj komplementy od kobiet i bądź z tymi kobietami, które cię wspierają. Resztę zostaw. Po prostu i się nimi nie przejmuj. Przestajmy się, dziewczyny, porównywać do innych, bo każda z nas jest na innym etapie rozwoju, ale to nie znaczy, że my nie dojdziemy do jakiegoś pewnego etapu. Nie. Także to też jest bardzo ważne, bo w taki sposób, jeśli będziemy się porównywać do innych, to bardzo często to jest pierwszy powód po to, żeby wejść w kompleksy, wpędzić się w kolejne kompleksy, bo ktoś jest ładniejszy, mądrzejszy, nie wiem, różne ma rzeczy lepsze od nas. No i co z tego? My mamy, dziewczyny, takie rzeczy, co inne nie mają. Tylko trzeba z nas wyciągnąć te rzeczy najfajniejsze, najlepsze, bo każda z nas je ma. Każda z nas je ma. I to właśnie też będzie właśnie w tej książce, żeby wydobyć z siebie, dziewczyny, najważniejsze rzeczy, jakie mamy. Już to nie będę mówić, dziewczyny, uwierz w siebie i tak dalej, bo to, wiecie, slogany, ale każda z nas ma. Każda z nas ma, tylko właśnie polega to na to, żeby zaakceptować i wyciągnąć te rzeczy najbardziej wartościowe. Jasia pisze tak, dziewczyny, witam Jasiu po pierwsze, dzień dobry, nie przywitałam się z Tobą. Dziewczyny, czasem ogarnia mnie beznadzieja, wydaje mi się, że sytuacja jest bez wyjścia. Tak po ludzku nie widzimy wyjścia, jest tak nocny,
vlog ojca Adama Szustaka pod tytułem mniej więcej za rok o tej porze będziesz zupełnie w innym miejscu. Za rok o tej porze będziemy patrzeć na te nasze nieszczęście i biedy w zupełnie inny sposób. Oczywiście, że tak. Jasne, Jaś. Jak możesz, to możesz podesłać link, jeśli mnie słyszysz jeszcze. Bardzo, bardzo się cieszę. Jak najbardziej, dziewczyny, jak najbardziej. Z perspektywy czasu, tego, co się stało, to często myślimy, wow, kurczę, po co ja się tymi rzeczami przejmowałam, przecież one nie były takie straszne, bądź inaczej, często mi to do głowy też przychodzi, niepotrzebnie i szybko odrzucam tę myśl. Boże, gdyby się coś takiego po raz drugi stało, to ja bym chyba nie dała rady. Bardzo często coś mi takiego przychodzi. Kiedy ja to mówię mężowi, a mąż po pierwsze zaraz mnie strofuje, co ty w ogóle gadasz? Nic się nie dzieje, jesteś zdrowa, wszystko jest ok, idziesz do przodu, robisz swoje i nie patrz, co będzie, co by było, gdyby było. Wiecie, o co chodzi. Ja myślę, że w ogóle generalnie faceci mają mniej problemów, słuchajcie. Nie wiem, jakoś tak szybko, przynajmniej mój ma, szybko mnie przy takich rzeczach stopuje i odgarnia, dobrze mówię, odgarnia ode mnie te złe myśli. I zaraz mnie stopuje, słuchaj, skup się na tym, co masz robić. A to znaczy, że mam się skupić na pracy, na tym, co robię i tak dalej, a nie myśleć o rzeczach, które być może się mogłyby zdarzyć. Nawet jeżeli coś takiego się zdarzyło, to mam po prostu walczyć po raz kolejny. I tyle. Także, dziewczyny, ale już kończąc, czekajcie, co ja tu jeszcze takiego ważnego przygotowałam? Tak, okej. Okay. Bardzo wielkim skrócie odpowiedziałam, ale niestety nie chcę tej kawki przedłużać, już jesteśmy 30 minut. Słuchajcie, wczoraj znalazłam bardzo fajną rzecz. Dziewczyny. A super, mogłaś. Kwestia kilku dni to wow, to już wychodzi. Ewa pisze też, ja też bym nie dała rady, jakby moi najbliżsi zachorowali. Nie jestem słaba psychicznie, jestem bardzo wrażliwa. Ja też zaakceptowałam swoją chorobę, mimo że było mi bardzo trudne i bardzo długo trwało. W zeszłym roku dostałam następną diagnozę. Przykro mi, Ewa. No tak to jest, no tak to jest. Ja muszę wam powiedzieć, że w ostatnim czasie u mnie bardzo różne się dziwne rzeczy dzieją. Już pomijam ten ubiegły rok, że przeżyłam operacje takie, które w ogóle nie powinny, dwie operacje, które w ogóle nie powinny były się podziać i tak dalej. W tym roku z kolei przez głupią nieuwagę moją skręciłam tak porządnie nogę, że jestem uziemiona już trzeci tydzień. Tyle co, wiecie, drepczę po domu. Szczęście, że wczoraj zrobiłam. Bo nawet tak się stało, że nie poszłam, słuchajcie, do, żeby zrobić prześwietlenie. Tylko okładałam różnymi sposobami, babcinymi i tak dalej, tabletki przeciwbólowe, ale w końcu, kiedy zaczęłam już trochę dreptać po tym domu, to zaczęła ta noga boleć. Pomyślałam sobie, no nie, nie przelewki, muszę jeść. Jednak, słuchajcie, jechać i na to prześwietlenie zrobić. I zrobiłam prywatnie szybko, żeby być pewna, co tam jest. No i rzeczywiście muszę wam powiedzieć, no jakieś tam są uszkodzenia, nie wiem, wysłałam te wszystkie rzeczy do lekarki. Na szczęście, że nie ma złamania, czyli nie mam nogi w gipsie, bo tego się najbardziej bałam, słuchajcie, bo bałam się tego, w sensie, Boże, jak mi dadzą do gipsu, to znowu 6 tygodni, jestem uziemiona w domu kolejne 6 tygodni i tak dalej, i tak dalej. Także zawsze coś mi się gdzieś podzieje i ja, słuchajcie, nie mówię, że jestem super pozytywną osobą, znaczy staram się strasznie, strasznie panować nad tym swoimi emocjami, ale muszę wam powiedzieć, że biorę to, co powiedziała Boże, jak ona się nazywa, pisarka Norris. Życie jest łatwiejsze niż się wydaje, wystarczy godzić się z tym, co jest nie do przyjęcia, bywać się bez tego, co jest niezbędne, nosić rzeczy nie do zniesienia. Po prostu pomyślałam sobie tak, okej, Ela, jesteś uziemiona. A takie miałam, słuchajcie, plany na ten rok. Ćwiczenia w ogóle, zresztą byłam do tej pory bardzo aktywna, dużo kroków i tak dalej. Dla mnie kroki to w ogóle wyjście i jestem teraz uziemiona. I pomyślałam sobie taka, Ela, teraz tak,
Okej, okay, dobra, jesteś uziemiona. Stało się jak stało, przeze mnie, przez moją głupotę totalną. Ale teraz musisz to zaakceptować i zrobić różne rzeczy, czyli nie siedzieć, słuchajcie, wow, jaka jestem biedna, nieszczęśliwa i lamentować nad sobą i dlaczego mnie się tak to dzieje i w ogóle dlaczego ten świat się cały obrócił przeciwko mnie, bo przecież ja tak strasznie chciałam, a mnie nie wyszło. Tylko pomyślałam sobie, okej, dobra, skoro jestem teraz uziemiona, to tak. Pierwszy tydzień, gdzie leżałam całkowicie w łóżku, to nagrywałam podcasty. I ostatnie 2 tygodnie wzięłam się porządnie za pisanie tego e-booka, gdzie napisałam 100 stron, dziewczyny. Gdzie do tej pory było to niemożliwe, bo ja nigdy nie miałam czasu. Bo ja tak, tu latałam, tam latałam, to było. Bo, słuchajcie, byłam na tyle sprawna, że robiłam rzeczy, które bardzo mnie. Przepraszam, proszę, coś mi weszło. Robiłam rzeczy, które gdzieś tam mnie wytrącały z równowagi, no nie z równowagi, wytrącały mnie w ogóle z rytmu pracy i nie miałam czasu na te rzeczy rzeczywiście bardzo ważne dla mnie. Więc teraz, kiedy jestem uziemiona w tym domu i rzeczywiście siedzę i jak najmniej staram się rzeczywiście chodzić, to jedyną możliwością siedzieć w komputer. Śledzenie Facebooka non-stop i śledzenie wiadomości, nadawanie o pandemii, o tym, o straszeniu, tym wszystkim, o tych szczepionkach, to już po prostu głowa puchnie. Powiedziałam, że nie będę tego, dziewczyny, więcej słuchać, oglądać i tak dalej, bo to na mnie źle wpływa, negatywnie, więc jedynym rozwiązaniem jest skupić się na tym, co dla mnie i dla Was może być dobre. Więc pomyślałam, że ciach, zaczynam, piszę, robię te rzeczy i wzięłam się za to, i wzięłam się za to. I tak jak powiedziałam, mam już te 100 stron, także myślę, że to jest dobry początek na 2 tygodnie. To wcale nie jest tak źle, jeśli się pisze dziewczyny maczkiem. Także myślę, że to. Sorry, Wam opowiedziałam historię, ale. Cześć Monika, cześć Basiu. Oj, Basiu, ja dzisiaj na ten temat mówiłam bardzo dużo na Twój temat. Basiu, mówiłam dziś dużo na ten temat. Bardzo pozytywne rzeczy na początku kawki. Witaj, Nika, dzień dobry. Bożenka pisze: Dalajlama powiedział, gdy umysł jest spokojny, zajęty pozytywnym myślami, ciało trudniej zachorować. Przypuszczam, że miał rację. O, proszę bardzo, i dałaś link, super. Dobra, i dziewczyny, na sam koniec, wczoraj, kiedy pisałam właśnie te rzeczy na tą dzisiejszą kawkę, wpadł mi zupełnie przypadkowo fantastyczny post. Czekajcie, tylko go znajdę. Fantastyczny post. Boże, gdzie to mam? Gdzie ja to mam? Czekajcie. A jest tutaj, Boże, przekładam, a mam. Beaty Sokołowskiej. Znacie Beatę Sokołowską? Beata Sokołowska była moim gościem chyba w listopadzie. Chyba w listopadzie z Beatą Sokołowską będę chciała się spotkać jeszcze raz, bo uważam, że warto z tą kobietą jeszcze raz się spotkać, jeszcze raz ją zaprosić. Beata ma swój moc świadomości fanpage i wczoraj natrafiłam akurat, słuchajcie, na jej post, który właśnie był na temat samoakceptacji. Fantastyczny. I teraz Wam w skrócie mniej więcej, jeżeli możecie, oczywiście wejdźcie w Beaty ten post Moc Świadomości. I ona napisała coś takiego. Wyobraź sobie skalę 1 do 10, gdzie 1 oznacza zupełnie nie akceptuje siebie, a 10 oznacza akceptuje siebie, czyli w 100%, czyli to jest twoje 100%. I gdzie na twojej tej skali jest samoakceptacja? I tutaj napisała coś takiego ciekawego, które mnie, wiecie co, na początku bardzo zastanowiło. Napisała coś takiego. Nie zadawalaj się odpowiedzią poniżej 100%, bo każdy procent, który dasz mniej, obniża twoje pozytywne nastawienie do siebie, wiarę w swoją wartość i pewność siebie oraz odwagę. I to jest prawda. I to jest prawda. Z każdym procentem maleje twoje dobre samopoczucie i radość życia. I dalej. Jeśli myślisz, że zaakceptowanie siebie w pełni odbiera motywację do zmian,
To tak oczywiście nie jest, bo jeśli coś robisz dobrze i masz do tego świadomość, to nie znaczy, że nie chcesz się jeszcze bardziej doskonalić. I to też jest prawda, dziewczyny. To nie jest tak, że wydaje nam się, że już z nami jest wszystko ok. To tym bardziej chcemy jeszcze się bardziej doskonalić, jeszcze bardziej doskonalić tą swoją wiedzę. Jeśli coś robisz poniżej swojej możliwości, akceptujesz to, że tak jest, to również nie znaczy, że nie zechcesz tego doskonalać. I na każdym etapie naszego rozwoju możemy doskonalić siebie, swoją świadomość, umiejętności. I tutaj, dziewczyny, jeszcze tylko króciutko powiem, zaznaczyłam sobie bardzo ważną rzecz. Akceptacja jest wyrazem miłości i naucz ją okazywać samej sobie. Także myślę, że tym optymistycznym akcentem, dziewczyny, zakończę. Czekajcie, bo tu jeszcze mam tu... A, witaj, Nika! Nika pisze tak, słuszna decyzja, nie ma sensu kłaść wiadomości cały czas, 15 minut dziennie maksymalnie, wtedy nie będziesz wiedzieć, co się dzieje. Wtedy i tak będziesz wiedzieć, co się dzieje na całym świecie. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Wcale, słuchajcie, nie śledzenie tego non-stop telewizji nie oznacza, że się nie wie, co się dzieje na świecie. Oczywiście, że tak wiemy. Myślę, że wy też nie oglądacie non-stop tych wiadomości, bo one tylko blokują nas w puście, wiecie, w realizacji, już nie powiem, w realizacji naszych marzeń, w realizacji w ogóle i w pozytywnym myśleniu. Cześć, Olu! Elu, wszystko jest po coś, często los daje nam znak, żeby się zatrzymać i się zastanowić. Wiesz co, Bożenka, ja myślę, że to też masz rację, bo tak jak powiedziałam wam, gdyby się coś nie podziało, to co mi się podziało z nogą i teraz jestem zatrzymana, szczęście, że nie w gipsie, tak się modliłam, żeby tylko mieć gipsy, nie, że tam nie było złamania i tak dalej. To ja pewnie, tak jak powiedziałabym, dalej gdzieś odsunęła te rzeczy, tego swojego buka na dalszą część. To zrobię, tak, muszę zrobić. Ale nigdy bym się tak, słuchajcie, nie spięła. Okej, dobra, w sytuacji takiej, że teraz jestem uziębiona, nie miałam ochoty, dziewczyny, czytać 10 godzin czy tam 8 godzin książki, bo to raz, że... Książki książkami, ale trzeba też inne rzeczy robić, takie i na pracę, i na książki jest czas, więc pomyślałam, że muszę coś zacząć robić, więc poniekąd myślę, że tutaj jest racja, że trzeba się przed pewnymi rzeczami zastanowić. Anika, znamy Beatę Sogowską, super. Fajnie, dobra. Dziewczyny, ja kończę na dziś. Bardzo się cieszę, że byłyście tak licznie i tak licznie do końca żeście zostały. Nawet was przybyło. Matko, 43 minuty, a miało być tylko pół godziny. No nigdy nie jestem w stanie zrobić pół godziny, to jest niemożliwe. Kawa oczywiście, nie wypiłam, kawa moja zimna. Dziewczyny, jeśli jest was jeszcze tak dużo, oczywiście bardzo was proszę, dajcie to dalej, puśćcie to w świat. Udostępnijcie tę kawkę. Mam nadzieję, że była energetyczna, pozytywna i troszeczkę was naładowałam pozytywnym nastawieniem moim do życia. No i napiszcie, co sądzicie o tym e-booku. Ja oczywiście będę wam teraz na ten temat mówić, żeby od was też wziąć pewne rzeczy. Co tam ma się jeszcze znaleźć, dziewczyny, bo czekajcie, tak. Jak widzę, że was jeszcze jest sporo, to tylko powiem o jakich rzeczach. Pierwszy to jest oczywiście rozwój osobisty. Kolejność tutaj nie ma znaczenia, chociaż ja już sobie ustaliłam, ale myślę, że to jeszcze jest wszystko do zmiany. Są nasze postanowienia, są nawyki, są odkładanie rzeczy na potem, jest na temat przekonania, jest na temat strachu, dziewczyny, krytyki, toksycznych relacji, pewności siebie, motywacji, no i dzisiejszy temat samoakceptacji. Także to jest na dzień dzisiejszy 11, być może będzie więcej. Mniej raczej nie, bo to się nie da. Także będę co chwilę, słuchajcie, rozbudowuję i oczywiście to będą rzeczy rozbudowane o praktyczne, czyli nie tylko czytanie, słuchajcie, mówienie, a okej, dobra, to masz zrobić, tamto masz zrobić, czy to ci pomoże, czy tamto ci pomoże, ale to będą ćwiczenia, które
przeanalizuj, które pomogą ci te rzeczy, do tych rzeczy powiedzmy dojść i zrobić. Także trzymajcie się, moje kochane. Ja oczywiście po kawce tworzę wydarzenie i zapraszam Was na kolejne spotkanie w poniedziałek. Polki są fajne. Życzę Wam pięknego dnia. Trzymajcie się. Dbajcie o siebie. Pamiętajcie, dbajcie o siebie. To jest najważniejsza rzecz. Trzymajcie się, buziaki.